Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się zająć takim, chciałbym wyjaśnić może, jak rozumiem takie niezbyt popularne i można powiedzieć potocznie mówiąc bardzo nieładne określenie. Otóż jest takie określenie, że ktoś ma zabetonowany umysł. Chciałbym powiedzieć, że jakby celem mojego kanału nie jest obrażanie kogokolwiek, obrażanie powiedzmy czyichś uczuć albo jakichś osób, które powiedzmy w coś wierzą bądź nie wierzą. Zupełnie nie jest taka istota mojego kanału. Więc często jakby w komentarzach pojawia się określenie, że ktoś jest tak zwanym betonem. Chciałbym, żebyście Państwo zapoznali się z moim punktem widzenia na to określenie i tak jak ja to widzę, jak według mnie należy tłumaczyć osobom, które mogą czuć się urażone, co oznacza mieć zabetonowany umysł. Otóż, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że istnieje pewien rozdział między przyjęciem czegoś na tak zwaną wiarę i przyjęciem czegoś zgodnie z jakimś intelektualnym przemyśleniem. Tak, proszę Państwa, jest to rzecz jakby różna, nie może być to tożsame. Często, jeśli się, mówię teraz powiedzmy do świadków Jehowy, Państwo zostaliście świadkami Jehowy na skutek pewnego intelektualnego wyboru. Przeprowadzaliście Państwo tak zwane studium biblijne, nieważne ile to było lat temu, mówię tu o osobach, które wstąpiły w szeregi świadków Jehowy, a wcześniej nimi nie były. Jest to elementem pewnych Państwa przemyśleń intelektualnych, wynikających z argumentów, które przedstawili Państwu świadkowie Jehowy. Bo najpierw na podstawie książki, bądź powiedzmy jakiejś literatury, bądź analizy powiedzmy Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata, przedstawiali Państwu argumenty dotyczące pewnych rzeczy. Czytaliście wprost, że coś jest napisane, więc skoro jest napisane, to tak jest. To był element przekonywania Państwa do wstąpienia w szeregi tego ugrupowania. Dopiero później, w momencie, kiedy odbyliście Państwo to tak zwane studium biblijne w jakiejkolwiek formie, w zależności kiedy zostaliście Państwo tymi świadkami Jehowy, doszedł element wiary, która zaczęła jakby przesłaniać Państwu sposób myślenia i widzenia pewnych rzeczy. To nie jest tak, że skoro Państwo intelektualnie przyjęliście to na początku, to wybór wiary jest Waszym intelektualnym wyborem. Nie, 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 proszę Państwa. Bo teraz tak, wyobraźmy sobie taką rzecz. Państwo, na przykład, ktoś mówi Wam, że 2 plus 2 jest 5. Do momentu, dopóki nie przesłania Wam to Waszego religijnego światopoglądu, dopóki nie stoi to w sprzeczności z Waszymi tak zwanymi wierzeniami, tak naprawdę nie mielibyście z tym problemu. Dlaczego? Bo nie narusza to Waszego spokoju, Waszego rozumienia świata, Waszej tak zwanej strefy komfortu, nie narusza to Waszego sposobu myślenia na to, jak ten świat jest według Was teraz patrząc zbudowany. Gdyby zaś jednak okazywało się, że ktoś, no bo pamiętajcie Państwo, generalnie rzecz biorąc, świadkowie Jehowy akceptują rządy, nie te rządy, co przepisy prawne, zasady jakieś, nie wiem, ruchu drogowego, prawa podatkowego, tego, że należy płacić podatki, tego, że płacimy składki jakieś tam ZUS-owskie i tak dalej, prawda? No, są to rzeczy, które po prostu są tym, co musimy i nie ma dyskusji, prawda? Można nawet tutaj podać to określenie Jezusowe: oddajcie Cezarowi co cesarskie, a Bogu co boskie, prawda? I tutaj się raczej zgadzamy. Mówię raczej, bo są elementy, na które świadkowie Jehowy się w życiu nie zgodzą. I cały problem, proszę Państwa, polega na tym, że o ile wstąpienie do tej organizacji religijnej jest na podstawie intelektualnego wyboru, o tyle odejście od tej organizacji na podstawie intelektualnego wyboru jest praktycznie niemożliwe i wymaga potężnego hartu ducha. Dlaczego? Bo zaczyna się myślenie na zasadzie: to jest jedyna prawdziwa religia. Wynika ona z jakby zrozumienia doktryn świadków Jehowy, które zostały przez nas przyswojone i uznane za bezwzględną prawdę. Uznaliśmy na podstawie tego, jak nas wdrożono w tą religię, że wszystko, co mówi tak zwany niewolnik, jest prawdą. Prawdą bezwzględną, niepodlegającą żadnej dyskusji. Innymi słowy, to, co mówi niewolnik, jest świętą prawdą i nie podlega żadnym wątpliwościom. Oczywiście niewolnik może się mylić, prawda? Tak twierdzą świadkowie Jehowy, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, bo spływa tak zwane nowe światło. Ale, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, cały problem polega na tym, że intelektualnie to świadkom Jehowy nie przeszkadza, bo oni wierzą. U nich tak zwana wiara przejęła kontrolę nad umysłem. Do tego stopnia, że argumenty, powiedzmy, z działu logiki podstawowej totalnie nie docierają. Gdyby niewolnik powiedział, że 2 plus 2 jest 5, to by było 5, rozumiecie Państwo? Gdyby tylko to miało znaczenie w proroctwach biblijnych, gdyby tylko to określało to, jaki będzie świat przyszłości i miałoby to związek z doktryną, to świadkowie Jehowy usilnie by nam wmawiali, ludziom ze świata, że 2 plus 2 jest 5, a cały świat się myli, bo szatan wmawia nam, że jest 4, a nie jest, bo jest 5. Rozumiecie Państwo? Czyli argumenty, które, tak jak mówiłem, argumenty, które były logiczne na początku, przestają być logiczne później. I cały problem polega na tym, że powoływanie się na tak zwaną logikę w rozmowach ze świadkami Jehowy może nie mieć sensu. Może mieć sens, wiecie Państwo, kiedy? Wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, i proszę tu mi wybaczyć, która jednak troszkę więcej osiągnęła w tym klasycznym świecie intelektualnie, czyli powiedzmy, nie wiem, studiowała, uczyła się więcej, skończyła więcej jakichś kursów, które wymagały pewnych logicznych przemyśleń. Tutaj bardzo często są to osoby jakimś technicznym wykształceniem, bądź prawnicy, lekarze, osoby, które muszą wyciągać logiczne wnioski na płaszczyźnie swoich zawodowych kontaktów i wykonywanej pracy, i logice często powierzają swój sposób myślenia. Jest wtedy nadzieja, że część tego logicznego aparatu, który człowiek ma w sobie, nie został do końca stłamszony przez tak zwane wierzenia i jest możliwość wybudzić kogoś, powiedzmy, z wierzeń, które mają duże cechy, ogromne cechy, powiedzmy, sekty lub grup destrukcyjnych, które wpływają na człowieka tak, że całe jego życie jest przesiąknięte tą działalnością. Tutaj już nie wchodźmy w to, czy świadkowie Jehowy w Polsce są sektą, czy nie są sektą. Przypominam Państwu, że rejestracja związku wyznaniowego wcale nie oznacza, że ten związek wyznaniowy nie jest sektą i nie ma cech sekty. To są dwie różne rzeczy. Można w Polsce zarejestrować związek wyznaniowy czcicieli makaronu, jeśli tylko spełni się odpowiednie wskazane w odpowiednich ustawach i przepisach zasady. Rejestracja o niczym nie świadczy, proszę Państwa. Ważne jest to, jak ten związek prowadzi swoich, powiedzmy, członków. Tak czy inaczej, pamiętajmy, proszę Państwa, że niestety duża część świadków Jehowy to osoby o bardzo niskim wykształceniu, bądź osoby, które miały z nauką problemy, bądź osoby, które nie przykładają do wiedzy żadnego znaczenia. To nawet jest bardzo wygodne, bo ta organizacja religijna cały czas promuje pracę fizyczną nad pracą intelektualną, z tego też powodu, że jak twierdzą w Nowej Ziemi, będą potrzebni stolarze, będą potrzebni ludzie, którzy umieją obchodzić się, powiedzmy, ze zwierzętami rolnymi, rolnicy będą potrzebni, będą potrzebne zawody, które wprost, proste zawody, które wprost, że tak powiem, mają kontakt z ziemią, z tym, co będzie nas, powiedzmy, w tym przyszłym tak zwanym raju ziemskim otaczać, i nie będzie tam potrzeba żadnych informatyków, nie będzie potrzeba, nie wiem, biotechnologów, nie będzie potrzeba fizyków jądrowych. Według świadków Jehowy te zawody będą całkowicie zbędne. Więc osoby, które miały problemy w swoim życiu z nauką, znajdują tam naprawdę wielkie pocieszenie i są przekonane, że no właśnie, ja to wyczułem gdzieś podskórnie i dlatego mi się nie chciało uczyć i rzucałem kamieniami na szkołę. Wiele osób tak podchodziło. Część niestety musiała tak zrobić, gdyż rodzice nie zadbali o to, żeby dzieci się uczyły, gdyż sami wychowywali, będąc świadkami Jehowy, wychowywali te dzieci w przekonaniu, że i tak niedługo będzie koniec tego systemu rzeczy. Więc skoro tak, to po co dzieci mają się uczyć? Najważniejsze, że umiały czytać, pisać, wiedziały, gdzie jest apteka, jak iść do lekarza, jak wsadzić wtyczkę do gniazdka, jak uruchomić młynek, przepraszam, nie wiem, czy jakieś inne urządzenie AGD w domu, lodówkę, może czasem telewizor, ale to mniejsza z tym. To jest wystarczająca wiedza dla współczesnego człowieka. Pamiętajcie Państwo, że Świadkowie Jehowy jako organizacja nie mają żadnego szacunku do nauki. Akceptują ją, korzystają z niej intensywnie, ale sami za bardzo się do tego nie przykładają. Dlaczego? No dlatego, że gdyby się kształcili, to widzieliby, że wiele elementów tego świata stworzonego przez naszego kochającego Boga jest do bólu logicznych i wytłumaczalnych logicznie, rozumowo, bo ten rozum dał nam Bóg, żebyśmy te rzeczy umieli sobie zrobić, zbudować, żebyśmy mogli sobie w pewnych sytuacjach pomóc, bądź, nie wiem, czy w leczeniu, czy w budowaniu budynków, jakichś środków transportu i innych rzeczy, z których korzystamy na co dzień i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ktoś to wymyślił. Korzystamy z tego na co dzień, ale jesteśmy, będąc świadkami Jehowy, specyficznymi pasożytami. Rozumiecie Państwo? My jedynie płacimy za to pieniędzmi, ale generalnie sami do tego świata za bardzo się nie przykładamy, bo nie to jest istotą naszego istnienia na tym świecie. Istotą naszego, i gdyby się dało, to najlepiej by było, żeby byli sami rolnicy, proszę Państwa, sami stolarze, piekarze, murarze, może nie wiem, jakieś takie najważniejsze zawody i tylko to, co będzie w przyszłości potrzebne. A że są samochody, że są jakieś środki transportu, że ludzie się przemieszczają, poruszają, korzystają z internetu, korzystają z telefonów komórkowych, smartfonów, nie wiem, innych rzeczy, to już jest jakby tak przy okazji. Ktoś wymyślił, dobrze, że wymyślił, korzystamy, ale sami nie będziemy nic z tym robić, mamy to gdzieś. Nam wystarczy 5 klas szkoły podstawowej albo, nie wiem, nauka do 18 roku życia i tak mamy być pionierami, mamy być głosicielami, mamy być generalnie czynnymi świadkami Jehowy i to jest najważniejsze. I tutaj żaden intelektualizm nie jest mile widziany, proszę Państwa. Nie ma żadnego myślenia rozumowego. Pamiętajcie Państwo, przypomnijcie sobie, naprawdę, proszę Państwa, przypomnijcie sobie, w jaki sposób dokonywaliście wyboru tego wierzenia. Więc skoro intelektualnie wybraliście to wierzenie, to powinniście też czasem intelektualnie podejść i zrozumieć, że coś jest nie w porządku. Jeśli jest nie w porządku i rozum wam mówi, że jest nie w porządku, wiele rzeczy prostych jak, no proszę Państwa, jeżeli na przykład mamy Biblię Świadków Jehowy i w wielu miejscach jest ona całkowicie niespójna z tekstem greckim Nowego Testamentu. Czyli widzimy miejsca, ja to na swojej stronie często powtarzam, widzimy miejsca, gdzie są wyraźnie dodane greckie słowa, których w Grece, czyli w źródłach zwyczajnie nie ma, albo są przekręcone w sposób diametralnie zmieniający sens całego wersetu. Pokazuje się Państwu to, że tak jest, nawet argumentując na podstawie strony Świadków Jehowy. I Państwo udajecie, że to jest nieprawda, bo jest to jakaś, nie wiem, propaganda szatana. Na Waszych stronach jest propaganda szatana? To jest myślenie logiczne, proszę Państwa. Ono nie stoi w sprzeczności z tym, co Bóg nakazał. Po to mamy rozum, żeby logicznie wybierać. Gdzie wobec tego byłaby ta wolna wola? Skoro tylko należy wiarą się kierować. Do czego ta wolna wola jest, proszę Państwa? Gdzie ten wybór wolny? Skoro my mamy tylko i wyłącznie wierzyć sercem to, co powiedział Jehowa. Ja często spotykałem się, proszę Państwa, przy rozmowach właśnie ze Świadkami Jehowy, gdzie przedstawiałem argumenty totalne, pokazujące totalne przekręty. Ostatecznie rozmowa schodziła na takie tony, że ty, człowieku, masz uwierzyć Jehowie, po prostu. Czyli jeśli, i jestem przekonany, że zdecydowana większość Świadków Jehowy, która ma wątpliwości i próbowała rozmawiać ze starszymi, to odbijała się od argumentu. Nie rozumiesz? Poczekaj, Jehowa ci to w przyszłości wytłumaczy. Poczekaj, będzie jakieś wyjaśnienie od niewolnika. Ufaj niewolnikowi. Rób to, co mówi niewolnik. Wierz niewolnikowi. Bezwzględnie i bezdyskusyjnie. Jeśli niewolnik do roku na przykład 75 twierdził, że jest tak, a potem zmienił zdanie, to tak ma być, bo tak powiedział niewolnik. Rozumiecie Państwo? To jest wiara, nie logika. Tu nie ma logiki. A zostaliście świadkami przez logiczne myślenie i jakieś takie logiczne przemyślenie. Nie wiem, proszę Państwa, czy to można jakoś bardziej dosadnie powiedzieć. Po prostu są sytuacje, w których należy kierować się zwyczajnym ludzkim myśleniem. Nie stoi to żadnej sprzeczności z wiarą. Wprost przeciwnie. Po to mamy rozum, żeby umieć intelektualnie rozpatrzeć różne argumenty, dowody, które świadczą za tym, że jesteśmy w tej jedynej prawdziwej religii, lub szukać tego, co faktycznie odpowiada naszemu poglądowi na pewne sprawy. Rozumiecie Państwo? Po prostu. Należy się czasem logicznie zastanowić. Dlatego, proszę Państwa, czym jest to tak zwane zabetonowanie umysłu? Polega to po prostu zwyczajnie na tym, będę kończył, polega to zwyczajnie na tym, że zamykamy uszy i wszystkie nasze zmysły na słuchanie argumentów zwykłych, logicznych, wynikających ze zwykłego poznania. Zdecydowana większość Świadków Jehowy zamyka się na logiczne myślenie lub wyłącza tą sekcję swojego mózgu, które mogłoby wprowadzać w wątpliwość pewne tak zwane prawdy niewolnika. Rozumiecie Państwo? Wyłączamy się w tym miejscu. Dlaczego? No bo po co nam tak zwane kłopoty? Jest jak jest dobrze. Mam tak zwany święty spokój. Nie muszę zmieniać niczego. Tu się ustawiłem, tutaj już żyję 20-30 lat w tym układzie, pracuję u kolegi Zenka w firmie, dobrze nam się w tej firmie jakoś prowadzi, pomogłem żonie Zenka znaleźć robotę, wożę dzieci Zenka do przedszkola, Zenek z kolei zatrudnił mojego syna u swojej siostry, mamy taką nić wzajemnych powiązań, że wszyscy sobie pomagamy. Gdybym nagle zaczął podważać tak zwane prawdy niewolnika, musiałbym z tego wszystkiego zrezygnować. Odwróciłby się ode mnie Zenek, jego żona, szwagierka i tam inni. Musiałbym nagle szukać wszystkiego na nowo. Na co mi to? Więc dajmy sobie spokój myśleniu intelektualisty czyli myśleniu logicznemu, i weźmy wszystko na wiarę. Po prostu. Wierzmy ślepo w to, co mówi niewolnik. I zaraz się wysypie cała sterta wersetów, podejrzewam, pod tym filmem, gdzie będę miał informację, że znajdzie się cała masa fałszerzy, proroków, którzy będą głosić fałszywe nauki. Nie, proszę Państwa, tu nie chodzi o żadne fałszywe nauki, tylko o zwykłą logikę. Zwykłą ludzką logikę. Przypominam po raz któryś, skoro Państwo logicznie decydowaliście o tym, żeby wstąpić do tego wierzenia, to pozwólcie sobie czasem też na logiczne myślenie i zrozumienie pewnych argumentów, bo to są argumenty. Jeśli ktoś fałszuje Biblię, nazwijmy to po imieniu, wprowadza tam rzeczy, których tam nie ma, lub zmienia to tak, żeby grało pod moje wierzenia, to jest fałszerzem. Rozumiecie Państwo? Po prostu fałszuje i koniec. I nie ma o czym dyskutować. To nie może być prawdziwe wyznanie. Koniec. To jest prosta, elementarna logika, jak 2 + 2 = 4. I Państwo takie wiadomości wrzucacie do przegródki w mózgu, gdzie jest nie otwierać. Wkładacie tam kluczyk, przekręcacie kłódkę, a kluczyk wyrzucacie daleko, żeby czasem tego nigdy nie otwierać. Na tym polega wasze myślenie. Nie jest tak? Nie jest tak, proszę Państwa? Logikę macie tylko tam, gdzie nie stoi to w sprzeczności z tak zwanymi wierzeniami. Jeśli tylko ktoś logicznie wam udowodni, że coś jest nie tak, to wy tego nie bierzecie do własnego umysłu. Zupełnie. Jednym uchem wpada, drugim wypada, bo to nie jest logiczne. To są podszepty szatana. To nie jest logika. A ta logika was tutaj wrzuciła w tą wiarę i to wam nie przeszkadzało. Tyle, proszę Państwa. No nie wiem. Myślę, że rozumiecie teraz Państwo, co ja osobiście rozumiem przez określenie zabetonowany umysł. Jest to pewien rodzaj jakby intelektualnej jakiejś takiej porażki, jakiegoś takiego odosobnienia, nie wiem jak to nazwać, po prostu wyłączenia pewnych sekcji myślenia człowieka tylko dlatego, że boję się ruszyć czegoś, co jest po prostu logiczne i nie podlega żadnej dyskusji, ale ja się boję tego ruszyć, niech jest jak jest, bo gdzie pójdę, mimo tego, że żyję w czymś, co ma poważne cechy sekty z całym tego, że tak powiem, z wszystkimi tego skutkami. Czyli całkowicie paraliżuje i dezorganizuje wam życie, zmusza was do 100% realizowania celów organizacji itd., itd. Omawiam temat sekt też na swoim kanale, możecie Państwo się temu przyjrzeć, co mam na ten temat do powiedzenia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, pamiętajcie, bo już będę kończył, nie jest moim celem obrażanie kogokolwiek. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Chodzi o to po prostu, żeby myśleć. Po to mamy rozum, żeby z niego korzystać. Dostaliśmy go od Boga, pamiętajmy. On nam go otwiera i zamyka. Tak? Bóg dał nam rozum, żebyśmy korzystali z wolnej woli. Jeśli mamy wolną wolę, to wybierajmy. Ale proszę Państwa, no rozumnie wybierajmy także naszą wiarę. To jest rzecz niezbędna do tego, niezbędna do zbawienia. Więc rozumowo też wybierajmy, a nie mówmy, że ja wierzę i koniec, bo to jest zabetonowanie. Bo tak ma być. Rozumiecie Państwo? Ma być. To nie jest żaden dowód i argument, bo ja tak wierzę. Często się spotykałem z całą masą bluzgów na moim kanale, tylko dlatego, że mój powiedzmy adwersarz nie miał już żadnych argumentów i zaczynał mnie tutaj wyzywać od męt i innych różnych takich dziwnych określeń. Po prostu byłem w ciężkim szoku, że można tak o kimś mówić zwyczajnie. No ale cóż, proszę Państwa, no ludzie są różni. Trzeba się liczyć, że niektórzy mają nawet czasem wyższe wykształcenia, nie mają podstawowego. No bywa i tak. Ale zdecydowana niestety większość świadków Jehowy to ludzie, którzy mieli problemy z elementarnym myśleniem, prostym, takim logicznym. Boją się rozumowo brać pewne rzeczy i biorą pewne rzeczy na wiarę. Tylko, bo ja komuś uwierzę. Bo ktoś mi znalazł 3 wersety i mu wierzyłem. Bo w 3 wersetach jest tak napisane. Na tym to polega. To nie jest, proszę Państwa, efekt jakiejś konsultacji. Nie można uwierzyć w coś, nie poznając zdania drugiej strony. Jeśli na przykład ty, aktualny świadku, wcześniej byłeś katolikiem i nie sprawdziłeś tego, jak to naprawdę jest w tym tak zwanym na przykład katolicyzmie i uwierzyłeś świadkom Jehowy i nie sprawdziłeś, nie porównałeś. Nie chodzi o to, żebyś poszedł do swojego proboszcza, księdza. Poszukaj ludzi, którzy się na tym naprawdę znają. Rozumiesz, co mam na myśli? Zadałeś sobie trud, żeby się upewnić, a nawet nie u księdza, tylko w jakiejś innej denominacji chrześcijańskiej, żeby porównać, czy na pewno jest tak, jak mówią świadkowie Jehowy. Ktoś ci pokazuje jednostronne dokumenty, prawda? Można powiedzieć, że ja też to czynię, prawda? Pokazuje coś, co jest niespójne z nauką świadków Jehowy, podważam ich i ich wierzenia. Tylko, proszę Państwa, ja to robię po prostu zwyczajnie, logicznie. Logicznie. Albo coś jest w Biblii, albo nie ma. A jeśli nie ma lub zostało przekręcone, to ktoś oszukał. No przecież to pokazuje na stronie świadków Jehowy. Bardzo często podpieram się stroną przykładem interlinearnym świadków Jehowy, który można jeszcze zweryfikować z innymi naukowymi źródłami. No i to jest to, proszę Państwa, że świadkowie Jehowy podpierają się naukowymi źródłami tylko wtedy, kiedy im to pasuje. Czyli jest spójne z ich myśleniem. To nieważne, że jest cała masa dokumentów bądź źródeł naukowych mówiących coś diametralnie innego. Te źródła są B. Cacy są tylko te, które są spójne z nauką świadków Jehowy. I to Państwu nie przeszkadza, prawda? I to jest intelektualnie zdrowe, tak? Wszystko jest w porządku, bo jest zgodne z wierzeniami, tak? Myślcie Państwo, drodzy, myślcie. Od tego macie rozumy. To tyle w tym krótkim odcinku. Zapraszam do następnych i dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.